Spacerując ulicami Słupska już widać, że miasto przygotowuje się do świąt. O czym? Z Dagną Maśnicką z Wydziału Współpracy i Promocji Słupskiego Ratusza. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam Państwa. Już widać ekipy techniczne, które montują, przykręcają, układają, ustawiają ozdoby świąteczne. Tak, drodzy Państwo, miasto przygotowuje się jak co roku już do świąt. Wspólnie z sponsorami, z słupskimi firmami chcemy rozświetlić Słupsk, centralne miejsca, w których Państwo najczęściej przebywacie, tak żeby wszystkim umilić tą świąteczną atmosferę, jeszcze tak bardziej podkręcić. To gdzie się poczujemy jak w bajce? Jest kilka takich miejsc, już pewnie niektórzy z nas są przyzwyczajeni, ale my w tym roku troszeczkę odświeżymy ten klimat i dodamy kilka iluminacji świątecznych. Ulica Sienkiewicza, czyli park przy ulicy Sienkiewicza, no to będzie chyba takie miejsce centralne, kulminacyjne. Tam w tym roku znajdzie się nawet ramka do zdjęć świątecznych, taka dedykowana specjalnie tym świętom Bożego Narodzenia. Oczywiście skwer pierwszych Słupszczan przy ulicy Starzyńskiego, Plac Zwycięstwa przed ratuszem, Park Waldorfa, ulica Nowobramska i Stary Rynek. Ja myślę, że to są to takie główne miejsca kulminacyjne, gdzie na pewno będzie pięknie nam wszystko się błyszczało i oświetli nas ta magia Świąt Bożego Narodzenia. To od kiedy będziemy mogli ją poczuć, tę magię? Zapraszamy wszystkich Państwa na tak zwane odpalenie świątecznych iluminacji 3 grudnia. O godzinie 17 spotykamy się w parku przy ulicy Sienkiewicza. 3 grudnia to przyszły piątek. Tak, już przyszły piątek, także niewiele czasu. Proszę się zaopatrzyć w ciepłe szaliki. Mamy nadzieję, że będzie padał śnieg, a nie deszcz. Albo w ogóle, żeby to było bez dodatkowych atrakcji, że będzie przyjemna pogoda i gdy tylko zapadnie zmrok, czyli godzina 17, wspólnie z panią prezydent i orszakiem świętego Mikołaja i elfami i uczniami naszej szkoły muzycznej, którzy trochę tam przygrają nam świąteczne melodie. Będziemy przechodzić przez te właśnie wszystkie miejsca, począwszy od ulicy Sienkiewicza, gdzie pani prezydent wspólnie z mieszkańcami, z państwem, którzy przyjdziecie, dołączycie do nas. Po odliczeniu symbolicznie 3, 2, 1 start włączamy światełka i całe miasto rozbłyśnie świątecznie. Później udamy się na ulicę Starzyńskiego, tam też odwiedzimy te nowe iluminacje. Następnie Plac Zwycięstwa, gdzie czeka kominek i fotel, na którym sobie można usiąść i też piękne zdjęcia sobie porobić. Park Waldorfa, w którym w tym roku nowy wielki miś, też taki podświetlany, 4-metrowy. Ale drzewo też. I drzewa oczywiście, standardowo, bo już do drzew jesteśmy przyzwyczajeni, drzew nie może zabraknąć. Później z Parku Waldorfa przejdziemy ulicą Nowobramską, gdzie też jakieś nowe elementy świątecznych iluminacji i skończymy na Starym Rynku. I zatrzymajmy się na moment na ulicy Nowobramskiej, bo tam czekają domki. Czekają domki i te domki też będą rozświetlone, ale dopiero 16 grudnia, kiedy to zapraszamy na pierwszy dzień jarmarku bożonarodzeniowego. Już też tradycyjnie właściwie, bo to już będzie trzeci nasz jarmark zimowy. Od 16 do 21 grudnia serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że uda się też uświetnić tegoroczny jarmark ofertą taką kulturalną, czyli pośpiewamy wspólnie, posłuchamy kolęd na żywo w wykonaniu naszych lokalnych artystów, może w wykonaniu kierownictwa ratusza. Mamy nadzieję, że to się uda, no bo niestety jesteśmy jeszcze nadal w pandemii i oby tylko nie było odgórnych obostrzeń. Jesteśmy przygotowani, żeby Państwu ten czas jak najbardziej umilić na jarmarku. No to Słupsk świąteczny już za chwileczkę, już za momencik. Odliczamy. Odliczamy. Zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki.